Witam moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie przestraszcie się mojej wargi, ale wierzcie mi, że wyglądała dużo gorzej jeszcze wczoraj. Ale nie o tym chciałem dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy edytować tych kilka moich następnych, tak naprawdę nie wiem jak długo mi to zajmie, żeby pokazać wam mniej więcej tego, czego się nauczyłem w ciągu tych półtorej roku mojego edytowania, około 1000 godzin edytowania. Natomiast jest to skierowane do ludzi, którzy po prostu chcą się uczyć, chcą zacząć od zera, którzy nie mają zielonego pojęcia o edytowaniu, którzy tak naprawdę mogą mieć problem z obsługą komputera. Będę starał się wam pokazać, jak nawet stworzyć folder, przenieść tam po prostu jakiś materiał, z którego będziemy korzystać, z którego będziemy edytować. Ja na podstawie mojego następnego odcinka będę edytował po prostu odcinek, który będzie się nazywał najprawdopodobniej znowu utopiłem drona, bo tak się stało po raz kolejny gdzieś tam niestety na kajakach utopił mi się dron, to wszystko się wyjaśni też. Ogólnie wam będę pokazywał, jak ja korzystam z darmowego programu iMovie na iMacu, natomiast te wszystkie programy do edytowania są podobne, więc ja tak naprawdę działam na bardzo prostych narzędziach. Wydaje mi się, że ta struktura, że te programy są bardzo podobne, bardzo podobnie działają i tyle. Także biorę kompa do garażu tutaj i zaczynamy. No to dobra, zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa to jest to, żeby ogarnąć sobie jakiś program. Ja polecam po prostu pomyśleć nad jakimś znajomym, może jakimś członkiem rodziny, który czai bazę, jeśli chodzi o temat komputerów. Może pomoże wam ogarnąć kompa, może wam pomoże ogarnąć jakiś program do edytowania. Mi zawsze pomagał mój przyjaciel Kamil, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Czyli mamy program, mamy kompa, mamy nagrany jakiś materiał. Tu jeszcze krótko powiem, że na przykład jeśli nagrywamy jakieś filmiki, bardzo ważne jest, żeby po prostu nagrywać z jak największej ilości kątów, jak największej ilości ujęć. Ja na początku robiłem taki błąd, że na przykład jak robiłem sobie coś tutaj w garażu, coś majsterkowałem, ustawiałem kamerę i nagrywałem na przykład jedno ujęcie 10 minut i później zauważyłem tak naprawdę, że to po prostu staje się nudne i wydaje mi się, że bardzo istotne jest mieć po prostu ruchomą kamerkę, zbliżać, przekładać ją, po prostu jak najwięcej ujęć nagrywać i wtedy mamy materiał, w którym możemy się bawić. Chyba że po prostu edytujemy swoje wakacje, no to wiadomo, mamy taki materiał, jaki mamy, staramy się go obrobić najlepiej jak się da. Natomiast jeśli nagrywamy na YouTube i chcemy jakieś takie tworzyć filmiki, które przyciągają wzrok, moim zdaniem po prostu trzeba nagrywać z jak największej ilości kątów i no i tyle. Ja nagrywam zawsze, właściwie w 90%, 95% bym powiedział nawet, nagrywam po prostu kamerką GoPro, ustawiam ją na 2.7K, 120 klatek na sekundę. Teraz mam GoPro 10, więc będę ustawiał 256 klatek na sekundę. Więc to jest tak naprawdę format, w którym z buta mamy slow motion, więc to jest tak, choćbym nagrywał cały czas tylko i wyłącznie w slow motion i później na przykład programem, jak już wrzucę, pokażę wam później, jak już wrzucę po prostu materiał do komputera, do programu, to bardzo łatwo przetworzyć filmik nagrany w slow motion na po prostu normalny format. Także ja nagrywam w taki sposób. Moje filmiki ogólnie są robione w takim klimacie trochę teledysku, trochę jakichś tam pogadanek między mną a moją żoną Sylwią. Coś tam ja palnę czasami tej kamerki. Ogólnie moim zdaniem jest ważne, żeby po prostu być sobą, mieć po prostu wszystko w dupie. I tyle. Jeśli macie dobre intencje i macie dobre serducho, to walić resztę. No i bawić się po prostu tym. Jak najwięcej się bawić. Ja spędziłem 1000 godzin edytując te filmiki, więc widzę, że to trochę zajmuje. Te challenge dobrze robią. Jak już tam się zapisałem do jakiejś tej szkoły, ona mi na pewno pomogła w tym. Niekoniecznie trzeba to robić,
Natomiast warto się rozwijać i czasami jakiś może kurs warto też sobie kupić, nie wiem. Ja natomiast chciałem wam pokazać, czego ja się nauczyłem, co robię, jak to wygląda i mam nadzieję, żeby komuś może się zapalić lampka pum. Mogę przecież sobie też edytować na przykład swoje wakacje albo jakiś materiał, który gdzieś tam mam pochowany po szufladach, także taki jest mój zamysł. Zaczynamy od momentu, gdzie mamy program, który działa. Mamy kompa, który to ogarnia, bo ten mój komp też już czasami troszeczkę przymula. To jest iMac z 2015 roku, więc czasami gdzieś tam muszę wyjść z programu, zamknąć go, otworzyć ponownie, żeby go zrestartować, jak gdyby, bo gdzieś tam się zapcha. Przydałby się nowy komp, ale to wiadomo, że się wiąże z kasą, także czas radzić. Czyli mamy kompa, mamy program i mamy materiał nagrany na przykładowo karcie albo telefonie i ściągamy teraz materiał po prostu do komputera. Ja wkładam kartę do czytnika do komputera i pojawi mi się po prostu folder GoPro, gdzie będę mógł sobie ściągnąć materiał do obróbki. No i jak widzicie, w tym momencie pojawił mi się folder GoPro. Tutaj mam ponagrywany materiał z naszego ostatniego wypadu na kajaki, gdzie właśnie straciłem mojego drona. Teraz zrobimy taki myk, że stworzymy sobie folder, z którego będziemy po prostu pobierać materiał do edycji, czyli prawym guzikiem myszy naciskamy nowy folder, klikając tutaj w ten napis dwa razy niezbyt szybko. Możemy zmienić jego nazwę, napiszę tutaj kajaki, dron, będę wiedział, o co chodzi, daję, naciskam enter i w tym momencie mam po prostu już folder, przesuwam sobie go przytrzymując lewy klawisz myszy na folderze, przesuwam go sobie na górę, żeby mnie przeszkadzał i w tym momencie odpalam lewym klawiszem myszy, po prostu klikając dwa razy folder GoPro. Tutaj pod DCIM zawsze są po prostu ukryte filmiki. Tutaj widzimy 100 GoPro i tutaj teraz tak, nas interesują tylko i wyłącznie filmiki, które tutaj są pokazane, jak gdyby, że po prostu jest to filmik, można sobie spróbować, można nacisnąć dwa razy, odpalić. Tutaj coś nagrywałem. Coś próbowałem, dobra, zamykamy i w tym momencie po prostu ja sobie pozaznaczam te wszystkie filmiki i przerzucę sobie je do foldera mojego kajaki dron, więc przesuwam sobie folder na przykład tutaj i teraz klikając lewym klawiszem myszy przytrzymuję, przesuwam do folderu, puszczam. Teraz po prostu przerzucam sobie filmiki. Jak nie jesteśmy pewni, czy już ten filmik został przerzucony, to tutaj można sobie zwrócić uwagę na przykład na numerek na końcu 5, 6. To znaczy, że mam teraz 7, 8. Można to robić oczywiście szybciej. Ja wam pokazuję taką prostą metodę dla ludzi, którzy gdzieś tam no mają problemy może z obsługą komputera. Przytrzymujemy lewy klawisz myszy i po prostu przesuwamy sobie filmiki do folderu kajaki dron. Jak widzicie, kopiuje się reszta, bo tutaj od 0 od 44 właśnie tu już miałem po prostu coś ponagrywane do mojego ostatniego odcinka. Więc to tak naprawdę by było tyle. Poczekamy, aż się skopiuje i wtedy będziemy po prostu mieli materiał już do edytowania. To będzie materiał z kamerki GoPro. Mam jeszcze materiał z telefonu, Sylwii telefonu. Później jak mi wszystko zamokło, to wziąłem Sylwii telefon jeszcze, żeby coś dograć. I co tam jeszcze miałem? No i z drona udało mi się uratować ten ostatni filmik. Też wam pokażę później, jak można uratować filmik właśnie na dronie, gdzie on już wpadnie do wody i się rozłączy.
Także mam jeszcze jeden filmik na pulpicie, bo już go sobie wcześniej ściągłem z drona, udało mi się go uratować, więc fajnie. W tym nowym odcinku teraz po prostu będę miał jeszcze ten ostatni filmik z drona do wykorzystania, więc super. Do tego folderu jeszcze tutaj właśnie mam na pulpicie, zaraz wam pokażę. Sylwia, telefon, kajaki, tu stworzyłem sobie taki folder i ściągłem z jej telefonu kilka filmików. Ten folder też sobie przerzucę tutaj do tego folderu kajaki, dron, więc fajnie jest po prostu mieć wszystko w jednym miejscu. Później jak tak naprawdę odpalimy program do edytowania i będziemy ściągać filmiki, to po prostu będziemy zawsze klikać w ten jeden folder. Poza tym on jak już się otworzy, to później jest otwarty. Też wam pokażę, jak to wygląda. No i tyle. Dobra, okazało się w tym momencie, że mam wszystko już przegrane. Tutaj wykasuję tylko, bo niechcąco zgrałem właśnie ten folder, który mi jest niepotrzebny. Potrzebne z nim są tylko filmiki. Ok, teraz zamykam po prostu ten kajaki drone folder. Daję sobie go tutaj na środek, przytrzymując lewy klawisz myszy. Mam kajaki dron. Tutaj jest Sylwia, telefon, kajaki. Ściągam sobie go po prostu do tego folderu. Teraz odpalając go, naciskając dwa razy szybko klawisz myszy, po prostu powinien być już ten folder. O, tutaj proszę. Mam Sylwia, telefon, kajaki. Mam wszystkie filmiki z GoPro. I ostatni filmik DJI-a, który udało mi się tutaj, jak widzicie, ściągnąć właśnie z drona. Przesuszyłem, odpaliłem, połączył mi się z telefonem na szczęście, więc udało mi się odzyskać ten filmik, więc go mam i cieszę się z tego fajnie. Natomiast żeby on tutaj mi gdzieś nie zginął wśród tych filmików, stworzę sobie jeszcze jeden folder, klikając prawy klawisz myszy, nowy folder, nazwę go DJI, enter, i w tym momencie przesuwam sobie tego DJI-a, ten DJI filmik do foldera DJI i teraz biorę sobie ten folder DJI, przesuwam sobie go na folder kajaki dron, no i w tym momencie zamykam wszystkie foldery, odpalam sobie od nowa kajaki dron folder i sprawdzam, czy mam wszystko, czyli mam Sylwia, telefon, kajaki, mam filmiki, moje filmiki z GoPro, mam mój folder DJI-a, czyli ten jeden filmik, klikam sobie go, patrzę, czy mi się odpala. O, działa. Dobra, będę miał co edytować. Elegancko zamykam i tutaj mam gotowy folder kajaki dron do edytowania.